stopę. Fajnie, nie? Podoba się? Można cisnąć? Dobrze. Zauważyliście, że jest ślisko, łapie, ślisko, łapie, ślisko, łapie. Tak. Więc trzeba na to zwrócić uwagę. Niestety nie da się aż tak bardzo szybko jechać, jakby się chciało, bo w pewnym momencie jest to łapanie, puszczanie. No, super. Rozgrzewkę mamy za sobą. Pamiętajcie o tym, jak jeździcie po śliskim, że co macie robić z przednim kołem? Obciążać? Dociążać. W każdym razie, a jak się dociąża w przód? A jak siedzicie? Bo nie wszyscy to mają. Więc nie, pamiętajcie, żeby ten tyłek kontrolować, żeby się... bardzo dobrze siedzisz. Ale też czasem troszeczkę się zapominasz i odjeżdżasz, każdemu się to zdarza, mi też dodajesz gazu, odsuniesz się kawałek, tak zostaniesz i już jest trudniej. Pamiętamy o tym, żeby mieć ręce luźno. A co robimy, żeby mieć luźno ręce? W jaki sposób? Mamy tutaj lidera, śpiątka dzisiaj będzie normalnie. No. Wyścig teraz. Dzielimy się na dwie grupy. Ja bym wrócił, po prostu musimy się podzielić na dwie grupy tak czy siak, bo jest nas za dużo, więc na razie pojedziemy sobie trójeczką i nie ma tak jak ostatnio, że jedziemy innym torem. Mamy ten sam, wszyscy startujemy z tej samej linii, więc nie będzie tak jak ostatnio jeździliśmy, że będzie jajo, gdzie szerzej jedziemy. Mamy sobie radzić tutaj. Znacie już nawierzchnię, wiecie, że z tyłu jest bardzo ślisko i cały wyścig, jak się wywrócicie, idzie w drobiazgi, ale każdy inny też może się wywrócić, więc nigdy się nie poddawajcie. Jak się zdarzy wywrotka, to żadne leżenie i czekanie, tylko podnosicie szybko sprzęta, odpalacie i gonicie dalej. Zrobimy męczący wyścig, czyli zrobimy sobie 10 okrążeń. 7. 10. 10 tak jest mało. No,
Jeden z rodziców będzie proszony, żeby sobie tam z tyłu stał, w razie czego to, żeby podnosić. Procedurę startową to kojarzycie, też będziemy ćwiczyć. Pan start będzie równy karze, która ten będzie doliczone po prostu jedno krążenie więcej. Dobra? Gotowi? Więc ścigamy się naprawdę, ale pamiętajcie o zasadach fair play. Podnieś sobie szybkę, bo zaparujecie, nie będziecie ćwiczyć. Pamiętajcie, startujemy na 3, 4,